I przebudza się lew. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak można się tak śmiać od razu po obudzeniu się? Wyspałeś? Wyspałeś bardzo. Zobaczcie, jaki to jest chuligan. Tak właśnie zawsze wstaje. Jedna skarpeta, to jak ja. Mi zawsze też skarpety spadają. Jedna skarpeta na nodze, druga noga goła. Dlaczego tak? Miłego dnia. Dzięki. Pogadasz z tatusiem jeszcze? Agu, ale śmieszne to jest. Ale śmieszne. Jest 8:40, to jest mniej więcej pobudka mojej księżniczki, prawda? Tak jak wam mówiłem zawsze, Angelika teraz śpi, ja przebieram. No nie, święcie Boże. Jest czas z tatusiem poranny, tak? Tak? Pampers zmieniony, witaminy dane, czy moja córka jest szczęśliwa? Co to? Co to? Śpiąca jeszcze jest, idziemy spać jeszcze. Dzięki. Robienie mojej masy ciąg dalszy. 2500 kalorii z cateringu, co mam na śniadanie? Antipasti z grillowanym serem halloumi, suszonymi pomidorami prosciutto, ok. 2500 kalorii z cateringu i około 1000 dodatkowo, także 3500 kalorii. Jak ktoś mówi, że jestem chudy, to zobaczycie za jakiś czas. Tu mam keto szarlotkę. Keto szarlotka. Jeśli ktoś nie wie, to niedługo jedziemy na wakacje, chyba za 3 dni i przyszła mi paka i zawsze, ale to naprawdę zawsze, jak dodam jakieś zdjęcie, bo ostatnio się zajarałem mocno sisilkiem, zresztą wiecie, wszystko jak zamawiam, co zamawiam sisilka i zawsze piszecie mi albo faceci, ale przede wszystkim kobiety, bo chcecie swoim facetom kupić, gdzie kupiłem to, to ja przeważnie kupuję teraz w sisilku i pokażę wam tak na szybko, nie będę przedłużał, szybciutko tylko pokażę, o co chodzi. Nie wiem, czy wam się spodoba, bo zaryzykowałem z jedną stylizacją, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Transformacja. 3, 4. Wow! To jest, jak to mówiłem, totalna styl, znaczy totalne rzeczy na wakacje. Ja bardzo chciałem coś wakacyjnego, nie chciałem tych czarnych kolorów jak zwykle. Także zobaczcie, mam białą podkoszulkę. Tu jest fajne, bo są takie wycięcia. Bardzo chciałem taką podkoszulkę i nie miałem nigdzie po prostu. Żadnej nie mogłem znaleźć takiej, tak mi się wydaje, że fajnej, nie wiem. I tu, nie wiem czy widzicie, są takie spodenki, kwiaty. Niby są klasyczne, ale fajne jest to, że ma tutaj gumkę. Taką grubą gumę. O, już nie będę pokazywał, bo chciałem pokazać na przykładzie moich spod. Nie, ale nie będę już pokazywał tego. Taką gumę, czyli nie mamy jakichś wiązanych, nie ma, że one się rozejdą, rozszerzą, tylko mam taką ciasną, mocną gumę. I to jest pierwsza taka, no, stylizacja, powiedzmy, wiecie, jakieś klapeczki, drineczek i wakacje, Cypr, słońce, tak wygląda. I teraz druga, to już jest taka ryzykowna, sam nie wiem jeszcze jak wygląda mniej, bo jeszcze tego nie ubierałem. 3, 2, 1. Wow, tak to wygląda, jak... Na pewno powiecie, że ryzykowne, na pewno wielu się takim kompletnie spodoba, ale co wy na to, pomyślcie sobie, opalenizna, to jest taka koszuleczka tutaj bardzo opięta z gumką, mam nadzieję, że to was interesuje, w sensie mówię, no piszecie o te prezenty dla mężczyzn, albo faceci piszecie, gdzie to wszystko kupuje, no to tak na szybko, wiecie, 2 minuty, no, także tak koszulka wygląda, do tego spodeneczki są do kąpieli, to nie są spodenki z jakiejś tam bawełny, że do kompletu, znaczy są do kompletu, ale są do pływania, czyli zdejmuję przykładowo koszulkę i mogę sobie w nich pływać, powiedzcie mi. Wakacyjne, wyobraźcie sobie. Opalenizna, okularki znowu, drineczek. Ja tych drinków wypiję pewnie 3 przez cały wyjazd, ale tak do tej stylizacji pomyślmy sobie. Słoneczko, wracam sobie z siłowni, idę na plażę, do dziewczyn, do Juriego, do wszystkich. Powiedzcie mi, czy wam się podoba. Możecie pisać w komentarzach. Żegnam się z paniami. Ciuciu, do zobaczenia. Tatuś jedzie. Cieszysz się czy nie? Nie cieszysz? Pa, Halinka. No. Kocham cię. Ciebie też kocham. Śmij z mamusią grzecznie. No co ty się uśmiechasz? Płacz, że tatuś wyjeżdża, nie się śmiejesz. Tatuś, nie wyjeżdżaj. Dobranoc. Dobranoc. O, czekaj. O, miłych snów.
Właśnie napisała do mnie z rana menadżerka, muszę wam pokazać, bo sztos. Luka, śniłeś mi się dziś i dzwoniłeś do mnie z pytaniem, czy już ogarnęłam ci rolę w M jak miłość. Jak Boga kocham, nie wiem, co ja mam w głowie. Totalnie nie wiem, co masz w głowie, no ale co, no ja bym mógł Marka Mostowiaka mógłbym zastąpić w M jak miłość, w serce czesanego. Czekajcie, pyk. Już nie mam takich włosów. No nic, nie będę Markiem. Ale piszcie mi w komentarzach, możecie mi pisać, czy nadawałbym się do M jak miłość. Jako na przykład Marek Mostowiak, albo jakiś statysta, w sensie nie statysta, tylko jakiś aktor, który wszedł z buta w ten nowe odcinki. Nikt nie wie, skąd się wziął, a on jest w paskach, z palmą na ręku, z krzywymi zębami, ale z aparatem. Czy odnalazłbym się w M jak miłość? Lewy, prawy. Ocencie. To jest piosenka, którą dedykuję dla mojej Halinki. Słuchajcie, dopiero ją ostatnio poznałem. Patrzę na ciebie, skarbie, ja nadal nie wierzę, że Bóg dał mi taką kobietę. Muszę ci powiedzieć, Halina, kocham cię. Pora karmienia za braciszka. Dzień dobry. Hej. Kojarzysz w ogóle, co to za miejsce? Co było, jak tutaj siedziałaś kiedyś? Dowiedziałam się, że zostałam babcią. No właśnie, właśnie muszę ci coś powiedzieć. Pamięć. Nie żartuję. Smacznego. Jak to wszystko zjesz, wszystko, to ci coś kupię i pójdziemy do Maka. Ale wszystko, zobacz. Nie, okej, całego kotleta i pół ziemniaków. Ważne, żeby kotlet był cały. Czy wchodzisz w ten deal? Tego nie. No jak to nie? Tego nie to. Proszę. I koniec. Dobra. O tyle, co ci mama nałożyła. Kotlet i ten. Tak? Oczywiście, że ja to zjem. I jak zjesz? McDonalda, wszystko. To ci, i coś ci kupię jeszcze, jakiś prezent. Mama mnie dzisiaj naciągnęła, powiedziała, że to ja dzisiaj stawiam obiad. Nie, ja się zapytałam, kto ci się stawia, to czy ja. 39 zł w plecy. Ale dużo. Jak ty to przeżyjesz? Jest. Masz, włączam ci, że 7 minut masz na zjedzenie tego. Nie. No żartuję. Nie, żartuję. Nie masz na szybko jeść. Kocham cię. Pokaż się. Co? No właśnie tak cię muszę trochę wyżej ciebie nagrywać, bo masz... No, bo kino. Jakby ktoś nie wiedział, to kino to jest... Idziesz dzisiaj ze mną na boisko. Dobrze. Tam możesz pograć. Mogę pograć? Duże boisko. A gdzie jest boisko? Dobra, okej. Okay. Jakie piękne jesteśmy tutaj na szamce, ale jakie piękne zdjęcie Angelika dodała i w ogóle to zdjęcie ona wstawiła na... I ja powiem wam historię tego zdjęcia. To zdjęcie wstawiła na Insta Stories. Po tygodniu ja przerobiłem sobie i powiedziałem fajne było. Ja je wstawię na Insta. I oczywiście jak zwykle Angelika pozazdrościła... Wow, ogi. Pozazdrościła mi tego zdjęcia. Ona nie jest piękna. W ogóle wszyscy mówią, że jest... O, ostrość, że jest do ciebie podobna. Że Charlotte jest bardzo podobna do Nicoli. To jest. Podobno te oczy, pokaż oczy. Do mnie jesteśmy? No, a ty jesteś podobna do mnie, a moja córka też jest do mnie podobna, dlatego ty jesteś podobna do niej, rozumiesz? Duszenie. Halinka. Co się stało? Nic się nie stało, ale smutną wiadomość mam. Znaczy nie smutną, tylko dla ciebie przerażającą. Nie taką. Wszystko jest dobrze. Coś z dziadką stało już. Nie, wszystko jest dobrze, ale dla ciebie jest jedna przerażająca wiadomość. No. Dostaliśmy maila na maila, że przed paszportami każdy będzie musiał zrobić test na COVID. Ale jak to? Ja pierdolę, Luka. Ja nie będę robiła żadnego testu na 100%. No nie wiem, wiem, że przecież... Ja się tylko dlatego zdecydowałam na ten Cypr, bo mieliśmy nie robić tych testów. No bo najpierw trzeba było robić, później była wiadomość, że już nie muszą Polacy, podróżnicy, podróżni robić tego testu, a teraz jest znowu mail, że musimy. To ja nie lecę. No co ty? Przecież nie, naprawdę. Przecież to jest tylko kijek w nos i w usta. Nie, ja to słyszałam, ostatnio też mi ktoś mówił, że to jest tragedia, że w te nozdrza aż ci się wbija ktoś. No to przecież ja ci to mówiłem. Nie, ktoś mi ostatnio mówił, jak rozmawiałam, nie wiem z kim ja rozmawiałam, ale ktoś mi powiedział, że miał robione te testy i to jest dramat. Jak ty masz, to ja mam, to ty pójdziesz, a ja powiem, że... Ja mogę iść, ja już robiłem 2 razy, więc mogę iść. Luka, błagam cię, ja nie chcę mieć czegoś takiego. Ja pierdolę, no. Ale będę ci musiał wypikać.
Jezu. Jeszcze ci powiem, że wszystkie ubranka, które zamówiłam dla Charlotki na wyjazd, są za duże. No bo to jest skrócik mały, delikatny. Zamówiłam wszystko w rozmiarze 62. No, ja niunia. Dobra. Dobra, kocham cię, pa. Buziaczki. Nie ma dramat, pa. Kurze, jak ona jest słodka i to naprawdę... Sami wiecie, zresztą nie będę wam tłumaczył, wiecie, jak ona przeżywa zastrzyki, wszystko. A naprawdę ten test na COVID nie jest przyjemny, bo wsadzamy sobie, wsadzają tutaj nam taki patyczek i on jest, jak tu jest normalnie do nosa, jak sobie palec włożymy, to ten kijek, ten patyczek jest gdzieś tutaj aż do zatok. I tak samo analogicznie jest w gardle, że jest bardzo tam głęboko. No nie jest to przyjemne i nie dziwię się, że Angelika się tego boi. Bała się panicznie tego, więc tak jakby potwierdziły jej się teraz najgorsze obawy. Mi, czy za waszych czasów a też do was? Tak, chodź do nas. Czy za waszych czasów też dzieci były takie sklasowane? Zobacz, Nikola siedzi na telefonie, nie odzywa się do brata. Nie ten, co nie siedzi na telefonie cały czas. Nie kocha brata w ogóle. Nie pocałuje w policzek ani razu. Już mam takie dużo głowy, że tak nie idzie? Proszę bardzo. Zobaczcie, ja szczerze, jaką ja mam... Ciężko jest u mnie w rodzinie. Zobaczcie, siostra mnie nie lubi. Moja mama nie cieszy się, jak się zaręcza. Pamiętacie tą minę? Boże, ale ty, a ja spojrzałem na tą minę, faktycznie. Ale ja też spojrzałam faktycznie na tę minę. Ale dlaczego taka była? Naprawdę nie pasuje ci Angelika? Nadal się do niej nie przekonałaś? Nie lubi się? Nie no, żartuję. Nie, ale mogę powiedzieć? Możesz. Odpowiedź na wszystkie zarzuty twoje dotyczące, że nie akceptujesz Angeliki, że jesteś niezadowolona, że twój syn się zaręczył, jest niepowiem zazdrosny. Szkoda, właśnie najgorsze jest to, że szkoda, że nie widzieliście później, jakieś 5 minut później moich relacji z Angeliką, jak się przytulałyś i całowałeś i razem płakałyśmy coś jeszcze. Tak, to prawda, no tak było. Ale powiem wam szczerze, że jak tak pisaliście, to faktycznie wróciłam do tego zdjęcia, nawet do tego filmu. To jest film bardziej, o film chodzi. No, ale na zdjęciach też tam gdzieś parę razy jestem złapana z dokuminą. Ja byłam, słuchajcie, bo tam większość, może nie większość, ale parę osób wiedziało. Ja oczywiście kompletnie nie wiedziałam o tym, nawet wiem dlaczego. Po ostatniej wpadce po prostu... Nie, co ty, nie. Naprawdę myślałeś, że dlatego? Myślałam, że może bałeś się, że... Nie, po prostu chodzi mi o to, że ja chciałem, powiedziałem tylko trzem osobom z relacji. Aga wiedziała wcześniej, bo mi pomagała z pierścionkiem, a chciałem, żeby jak najmniej osób wiedziało, żeby zaskoczenie nie wszyscy. Nie, o to chodziło, więc nie, ale to nie pomyślałem nawet. No, tak wracając do tematu, to faktycznie tak wygląda, ale mogę wam teraz z całego serca powiedzieć taką prawdę, że ja byłam w takim szoku, że ja po prostu mnie wmurowała w ziemię, zamurowała mi mikro twarzy, w ogóle stanęła w miejscu. Ja byłam w takim szoku. Ja dopiero później do mnie to dotarło, ale w szoku pozytywnym. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że mam taką synową, że będę na razie narzeczona, no tak? Że w przyszłości ona, Angelika będzie moją synową i w ogóle, że jest wspaniałą matką i... Jest wspaniałą matką. Jest wspaniałą matką. Czyli sprostujmy, jesteś zadowolona, tak? Jestem tak zadowolona i zawsze byłam. To prawda. Od początku się dogadywałam. To prawda, tak jak mówię, to te filmy mogły tak pokazać, no ale kto by się spodziewał? Moja mama naprawdę się nie spodziewała, że ja się zaręczę akurat w tym momencie, że uklęknę, no nikt się tego nie spodziewał. No i mama była w szoku. No. W totalnym szoku i naprawdę... Przepraszam za tą minę, ale to nie było ode mnie zależne, tak wyszło. To jest legendarne miejsce. Tutaj powiedziałem mamie, że będzie babcią, tutaj rozmawiamy o zaręczynę. A ty byłaś zadowolona? To jest beton. Z ban. Mama powiedziała, że jesteś z ban. Lubik. Bo ona, słuchajcie, bo ona jest codziennie pod blokiem do godziny 22, ciężko jest zagonić do domu i ona teraz chociaż uwielbia Łukasza, ale ona teraz żyje tym, że co tam chłopaki robią na boisku, tak? No. No, wiedziałam. Jestem na boisku. Ja ją znam jak własną kieszeń, to moje dziecko. Jestem. Zabaw, moja siostra interesuje się chłopakami, zabaw. Ta szama jest w białej, no. Jestem zaskoczony. Burger oczywiście bez bułki. Frytki, kto chce frytki? Naprawdę? Dojesz też fryteczki nie, trochę? Ja wziąłem burgera bez bułki, bo to jest już mój klasyk, nie biorę, totalnie nie wiem, glutenu odstawiłem. Tutaj zamówiłem krewetki po kubańsku i też są na grzankach, ale to też bez grzanek, tak to wygląda. O, nie ma gdzie położyć. Dziękujemy bardzo. I Idi wzięła sałatkę. Nie wiem, kto to jest. Ale jaka mała! Ostatnia rzecz. Nie udało mi się to robić w domu, chyba dwa razy próbowałem, w końcu zamówiłem sobie w restauracji Dalgona Cafe. Jak ci się nie uda zrobić w domu, możesz zawsze zamówić.
powiedz, co ty sobie wybrałaś, co ty chcesz? Nie wiem, słodycze. Dlaczego słodycze? No bo ja w domu nic nie mam słodyczy. A ty się nie bawisz, zabaweczki, cokolwiek, Lego? Nie no, żartuję, ty się już Lego nie bawisz. Bawię. Tylko bawisz? A chcesz słodycze? Na 3-4 dajemy jakieś ilość palców. I jak wypadnie na mnie, to zakupy za 5 dych, a jak na ciebie, to za 100. Dobra? Najpierw liczbę palców jakąś, dawaj. 3, 4, 5, a ty? 5, 10. I od góry lecimy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Na ciebie! Czy masz zakupy za 100, piąteczka? Nic więcej nie potrzeba, tak? Kto ci nauczył tych słodyczy jeść? Ile chcesz rzeczy i zobaczymy, o ile się pomylisz. Kulki? To są gumy. W środku ma takie coś kwaśnego, tak? No to jest spoko, no. Co jeszcze? Pokaż się tu, czy widać? No dobra. Nie wiadomo, czy cię widać. Te gumy są spoko. Jakie? O te, o wszystkie. Czemu ja ci robię doradzam, pomagam? Już? Nie. Dobra. Jak już tyle dasz radę, jak już tyle tylko dasz radę, to idziemy do kasy. Jezyk, ty jesteś pazerna. Do kasy, raz. Tam jest kasa, po prawej, w drugą stronę. Czy tu? Aha, tutaj. To masz szczęście, że jest blisko. Nie mogę ci pomagać. Nie. Jesteś na mi wracę? A, to jest cios poniżej pasa. No jesteś na mi wracę. No jestem, dobra. To, o to? Tak? Dobra, koniec. Zobaczymy, czy przekroczyłaś limit, czy nie. Myślisz, że tak, czy nie? 85. Dobra, tak, i kartę poproszę. Spika. A, dobra, to możesz zaczekać na mojej ławce, tam obok mojej klatki, dobra? Dobra, to ustawiłaś się? Tak, jedź! Zaraz, zaraz! No poczekaj, chcę powiedzieć jaki ten... Nie możesz nic powiedzieć. Ale dlaczego? Ale szybko, gaz do deki! Nie! Ale musisz! Już! Dobrze, muszę gaz do deki, szybko, słuchajcie, jak ty się nazywasz? Nikola! Nikola! Nikola, 85, 8, ile? 85,58, także wyrobiła się w cenie. Jedziemy, bo ma spotkanie, tak? Tak, no. Kurde, no nie mogę odpalić. No weź loka! Nie mogę odpalić. No nie! No patrz. No weź, bo kluczyka nie ma, a ty nie ma. Nie ma kluczyka. No kurde, nie mogę, Nikola, nie pojedziemy na spotkanie twoje. No weź loka! Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki vlog. Ja jestem teraz u babci Danusi i postanowiłem, że zakończę tego vloga, żeby spędzić czas z rodziną. Jutro jest spotkanie klasowe, jutro też szybko wylatuję. Będę nagrywał vloga, bo jutro też wylatujemy na Cypr. Jak słyszeliście, dowiedzieliśmy się, że musimy robić ten test na COVID, więc będzie ciekawie, szykują się ciekawe wakacje. Widzimy się w kolejnych filmach, niech dzieje się magia, siema, tara!